jest terminem nieprzekraczalnym, świętym, nie ma żadnych okoliczności, które by tłumaczyły po prostu jakieś no, kłopoty z realizacją tej inwestycji. Mamy nadzieję, że firma po prostu nadrobi te zaległości. Termin umowny zakończenia inwestycji 31 lipiec 2018 roku. Też realizacja modernizacji świetlicy wiejskiej w Postolinie w ramach środków, które pozyskano z programu rozwoju obszarów wiejskich. I tu no, tempo, termin, który został przyjęty przez wykonawcę firmy Izogaz z Kwidzyna, czyli do 29 września, no, tempo jest zadowalające. I mamy taką informację, że jakość wykonania i tempo, firma jest zaangażowana i tu jesteśmy dobrej myśli, że powinno się wszystko w terminie skończyć. No, zakres prac jest bardzo duży i co najważniejsze, w trakcie już odkrycia całej konstrukcji wewnętrznej i zewnętrznej okazało się, że budynek jest bardzo zdrowy, a więc tutaj ta decyzja, żeby ten budynek odnowić, zmodernizować, była decyzją trafną, bo zostanie, no, że tak powiem, uratowany budynek, który był częścią charakterystyczną już Postolina. Na to pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych i do tego musimy jeszcze dołożyć swoich 160, o ile mamy. Utworzenie miejsca rekreacyjnego w Warliczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla. Tu po kłopotach udało nam się wyłonić w drugim przetargu firmę, bo niestety samorządy mają już kłopoty. Mają kłopoty z firmami, żeby w ogóle składały oferty. No i też kłopoty są takie, że oferty często są wyższe niż kosztorysy inwestorskie. Po prostu jest już nadmiar zleceń na rynku i oczywiście firmy to wykorzystują. Normalne prawo popytu i podaży. W każdym razie prace w Warliczkach są prowadzone. Te wszystkie uwagi, które są ewentualnie zgłaszane, to postaram się tu wszystko wyjaśnić. Termin również jest dwumiesięczny i do 29 września i nie mamy na razie sygnału, żeby był ten termin zagrożony. Mam nadzieję, że to przesunięcie procedury przetargowej na ten termin nie wpłynie. Realizowane są dokumentacje projektowe pod kolejne inwestycje. W związku z zaleceniami Komendy Straży Pożarnej musimy wykonać dokumentację na poprawę zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Zmieniają się przepisy, więc Niemcy kiedyś tego nie przewidzieli, no i musimy chodzić to wszystko naprawić. Teraz te wszystkie przeciwdymne, przeciwogniowe i takie różne zabezpieczenia. No wiadomo, one są wymogiem, bo jest to instytucja publiczna, więc nie możemy tego lekceważyć. Dokumentacje projektowe ponadto osiedle Witosa i osiedle Pieniężnego w Sztumie. W przypadku osiedla Witosa już jest złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Natomiast mamy kłopoty z osiedlem Pieniężnego. Cały czas tam niektórzy właściciele protestują, nie zgadzają się, trzeba to wszystko wyjaśniać. Były też tam problemy z podziałami geodezyjnymi. Okazało się, że w terenie to inaczej wygląda niż na mapach. No, takie zaległości jeszcze, nie wiem, z lat 70. jak to osiedle było budowane. Więc czas prostowania, ale prostowanie niestety wymaga czasu i tutaj musieliśmy też wydłużyć wykonanie tej dokumentacji do 29 września tego roku. Ponadto budowa drogi, przebudowa też dokumentacja w parku przemysłowym, przebudowa gazociągu. Tu również budowa drogi nie jest zagrożona, dokumentacja. Mówię o dokumentacji, natomiast przebudowa gazociągu jak najbardziej, ponieważ tam właściciele gruntów nie wyrazili zgody na proponowany przebieg tego gazociągu wysokiego ciśnienia. Chociaż mogliśmy uwolnić od tego gazociągu ich tereny prywatne. Oni twierdzili, że gmina na tym się za mocno wzbogaci, bo swoje tereny oczyści i po prostu nie wyrazili zgody. Chociaż no, chcieliśmy to zrobić w przyszłości, jeżeli byłaby taka potrzeba, za nasze czy pozyskane pieniądze. No ale nie wyrazili zgody i musimy po prostu od nowa uzgadniać z gazownictwem przebieg tego gazociągu. Mamy w zasadzie ukończone dokumentacje na ten drugi etap ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego. Mamy już na tym cyplu dokumentację na kolejny odcinek tej ścieżki, ale musieliśmy przedłużyć pracę nad dokumentacją pomostu, bo jest tam również planowany, czyli punktu widokowego, ponieważ no, uznaliśmy, że
zaproponowane rozwiązanie było zbyt, no było bardzo fajne, ale zbyt kosztowne i zbyt finezyjne przy tym, no niestety też i tym wandalizmie, który występuje, więc musieliśmy dostosować, że tak powiem, projekt ewentualny do tego, żeby był on odporny na wandalizm. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji na klub seniora. Tu znowu są kłopoty z sanepidem i inspekcją pracy, bo czynnik ludzki, czyli pan poszedł na urlopiec, nie ma kto podpisać i zaopiniować, no będziemy tam interweniować, ponieważ jest to również program rządowy i do końca 15 grudnia musi być już rozliczony. Tu udało się pozyskać dotację w wysokości 180, bo to są wydatki majątkowe i bieżące. Postępowanie w sprawie są prowadzone zamówienia publiczne. Na szczęście zakończyło się już postępowanie, ale nie całe, związane z termomodernizacją budynków naszych użyteczności publicznej. Tu liderem jest Malbork, partnerów jest 7. Bardzo skomplikowany przetarg. I tu już właśnie się pokazało, że firmy mają taki portfel zamówień, że nie na wszystkie przetargi są te oferty składane. Na szczęście nam się udało wyłonić wykonawcę. W poniedziałek mają być umowy podpisywane. Przedszkole publiczne w Gościszewie, budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie, budynek gimnazjum w Sztumie, budynek zespołu szkół w Czerninie, budynek Sztumskiego Centrum Kultury, budynek szkoły podstawowej nr 2. Nie udało się na Nową Wieś i budynek urzędu. Na niektórych szkołach to nie będzie kompleksowa termomodernizacja, ale na przykład będzie instalacja paneli fotowoltaicznych, bo w ramach tego projektu nie tylko będzie termomodernizacja, czy dokończenie termomodernizacji, ale również montaż paneli fotowoltaicznych. Ponadto my już jako lider przygotowujemy przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacja oświetlenia ulicznego. Robimy to dla siebie, też i dla Malborka, i dla gminy Stare Pole. Mamy już eksperta wyłonionego i mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie już przygotowana propozycja istotnych warunków zamówienia przedstawiona do Urzędu Marszałkowskiego do konsultacji, żeby ogłosić ten przetarg. Wartość projektu prawie 8 milionów złotych, z tego gmina Sztum ma 5 milionów, wartość naszego projektu. Były też przetargi na konserwację oświetlenia na terenie miasta i gminy Sztum. Udało się z Energią Oświetlenie, negocjacje się powiodły i taka umowa została podpisana. Również z naszym prawnikiem, spółką komunalną, umowa na drodze zamówienia z wolnej ręki na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie miasta i gminy Sztum. Kolejne przetargi, już toczą się te inwestycje, to jest modernizacja drużyny z wykorzystaniem płyt typu Jumbo. Były składane oferty przez dwie firmy, no wygrały ich, bo były dwa przetargi, dwa etapy, firma Kędziora i tu również nie jesteśmy zadowoleni z tempa pracy. Ślamarzy się to i będziemy dyscyplinować wykonawcy, ponieważ nie będziemy żadnych przesłanek, żeby później, znaczy będziemy kary umowne naliczać. Za duży zakres i chyba może pracy sobie wzięli. W każdym razie z tempa pracy nie jesteśmy zadowoleni. No były też przetargi na wyłonienie inspektora nadzoru, bo chodzi o Barwę Liczki, o ten plac rekreacyjno-wypoczynkowy. W referacie gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa, realizacja zadań związanych z budżetem obywatelskim, czyli trwa modernizacja części chodników ulic Doni Mirskich i Akacjowej w Czerninie oraz chodnika w Barlewiczkach. To zostało w ramach projektu, znaczy budżetu obywatelskiego i również poprawa podłoża i nawierzchni na boisku w Białej Górze. To niestety pogoda decyduje o tempie prac, bo mamy z elity, możemy tam odebrać humus, który mógł być na boisku wykorzystany, ale nie można wjechać przy Maksymusie, bo tam po prostu deszcze leją i jest grząsko. Musimy czekać, aż to wszystko wyschnie. Ponadto takie naprawy, no amfiteatr, drzewo tam się przewróciło. Były wydawane decyzje związane z ewidencją działalności gospodarczej, sprzedaż alkoholu, ale też i usuwanie skutków różnych wichur, bo one na szczęście ominęły takiej skali jak innych, ale no szkody również były, więc tutaj jest bardzo dużo pracy. Procedury trzeba zachować, więc tak nie może być, że drzewo leży, od razu się wchodzi, w zależności od tego, jaki jest stopień bezpieczeństwa. Trwa postępowanie, decyzje środowiskowe,
to jest rozbudowa i oczyszczalni ścieków dla firmy Sonak Głuśnica oraz budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Referat planowania przestrzennego i majątku, były sprzedaże wynikające z uchwał Rady, budynków, lokali mieszkalnych, ale były też przetargi na nieruchomości, które zostały wystawione przez nas do sprzedaży, między innymi przy ulicy Nowowiejskiego w Sztumie. Miejscowy przedsiębiorca kupił działki i chce nam wybudować nawet mieszkania pod wynajem, ale też nabyliśmy od spółdzielni mieszkaniowej, tu realizowane jest porozumienie ze spółdzielnią mieszkaniową, że grunty, które były ważne dla nas, w jednym przypadku rozwiązali umowę użytkowania wieczystego, znaczy dwóch przypadków. To jest parking naprzeciwko kwadru oraz tutaj część terenów, które są pod naszym parkingiem, a które były kiedyś tak powiem, magazynem opału tutaj przy tej kotłowni. Także to realizujemy, to wspólne porozumienie. Ponadto zostały wystawione, znaczy wykazy dotyczące sprzedaży różnych nieruchomości, między innymi naszego budynku mieszkalnego przy ulicy Paderewskiego, czy działki przy ulicy Chopina. Niestety nie powiódł się drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działek pod budowę garaży przy ulicy Spokojnej. Po prostu nie ma zainteresowania. Były zawierane umowy dzierżawy, wyłożono do publicznego oglądu, dzisiaj to będzie na sesji, nie, to nie będzie na sesji, to tu jest zadzierze. Plan miejscowy dotyczący Kościszewa, to związane jest z budową linii wysokiego napięcia, więc kończy się już, że tak powiem, końcowa faza pracy nad tym planem. Chciałbym poinformować, że niestety nie udało nam się uzyskać dofinansowanie na modernizację, adaptację budynku kwadro na bibliotekę, na Centrum Edukacji Czytelniczej. Wpłynęło do ministerstwa 220 wniosków, z czego 20 tylko zostało pozytywnie rozpatrzonych. I tu jeszcze dwie ważne sprawy. Sprawa zamku to dzisiaj będzie, więc może ja to w trakcie dyskusji nad tym wyjaśnię, dlaczego właśnie takie tempo prac. Natomiast też i współpraca z zakładem karnym w sprawie przekazania w formie darowizny gruntów naszych pod budowę zakładu produkcyjnego, który by zatrudniał osadzonych, ale też i cywilów. No już zostało określone przez zakład karny, jaki teren ich interesuje, więc taki list intencyjny podpiszę, żeby dalej zakład karny mógł się starać o środki na budowę tego zakładu i muru wokół tego zakładu. No a później, jeżeli będą środki zabezpieczone, to myślę, że ta uchwała na pewno na sesję którąś trafi. Referat rozwoju lokalnego, realizacja przede wszystkim projektów unijnych. Kolejny projekt, dobra wiadomość, został przez Zarząd Województwa wybrany. To jest budowa kolektora z systemem deszczowego, z systemem podczyszczającym. Tu w centrum Sztumu, koło tego ronda pod dębami, ale również obejmie sąsiadujące ulice, czyli Sienkiewicza, Mickiewicza, Nowowiejskiej, Greja, czyli ten teren Byków, jak my mówimy umownie od kwadro, tam są też problemy z wodą. Także w przyszłym roku ten projekt będzie realizowany, z tym, że liderem jest tu Malbork i od jego tempa pracy będzie zależała realizacja tej inwestycji. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać Malbork, żebyśmy my sami wzięli na siebie obowiązek przeprowadzenia przetargów tej inwestycji, ponieważ jest bardziej skomplikowana, dużo większa i żeby nie hamowała realizację naszych planów. Kolejny projekt, ten tutaj ścieżki pieszo-rowerowe, czyli przywracanie i ochrona różnorodności biologicznej. Zostały kolejne wnioski o płatność złożone. Malbork już zakończył swoją inwestycję, także teraz jeszcze tylko końcowy etap, czyli zajęcia edukacyjno-ekologiczne dla 100 uczestników, czyli klas czwartych i piątych szkół podstawowych. Takie zajęcia jeszcze u nas się odbędą i tylko u nas, czy też w Malborku i w Malborku. Czyli żeby nasze dzieci zobaczyły, co w Malborku się zrobiło, a dzieci z Malborka, co w sumie się zrobiło w ramach tego projektu. Kolejne, to już informowałem, że przygotowanie
bo to jest taki, że tak powiem, wiele referatów jest w to zaangażowanych. Wiodącym jest referat rozwoju lokalnego, ale wiele innych referatów współpracuje, czyli po przygotowaniu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, dostawy, montażu LED-owych opraw oświetleniowych. Do końca września jest planowana realizacja tego projektu. Drobny projekt, ale może i ważny, czyli te pomorskie trasy rowerowe. Tu gmina wiejska Kwidzyn jest liderem. Jest planowane utworzenie miejsca postojowego dla rowerzystów w Białej Górze, oznakowanie traserowej od granic gminy Sztum do gminy Miłorac wzdłuż Wisły na terenie naszego województwa. Taki szlak ma powstać. Kolejna sprawa, kolejny projekt, który przeszedł ocenę formalną pozytywnie. Były teraz merytoryczne, trwają cały czas uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosku o środki na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Sztumska Wieśniowa w Zajeziorze. No, beneficjentem ma być nasz PELIK, ale tutaj referat rozwoju lokalnego, że tak powiem, pracuje nad całą dokumentacją, żeby, bo jest, no tutaj jest to praca, w którym w takim zakresie PELIK jeszcze nie ma doświadczenia. Projekt, który złożyła nasza partnerska gmina Litterhude Niemcy, miasta partnerskie w Zjednoczonej Europie, miało być kilka gmin z Europy w to zaangażowanych, niestety nie uzyskał dofinansowania, bezpośrednio był składany do Brukseli. Też informacja, no niestety negatywna, nasz wniosek o dofinansowanie budowy sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Gościszewie nie uzyskał dofinansowania, złożono 330 wniosków, 307 zostało odrzuconych. Wystąpiliśmy, żeby ministerstwo nam podało, jakie są po prostu, jeszcze nie dotarła odpowiedź, tak? Jakie są po prostu argumenty za tym, żeby tego dofinansowania nie przyznano. Nieoficjalnie informowali nas, że już zostaliśmy na stadion, więc po prostu te samorządy, które nie otrzymały dofinansowania na żadne jeszcze obiekty, a wystąpiły w ocenie ministerstwa, mają pierwszeństwo. No ale były kryteria punktowe, my te punkty liczyliśmy i najgorzej nie dochodziliśmy. Były jeszcze inne sprawy w tym referacie, między innymi były złożone oferty, czyli ogłaszane konkursy na granty, no takie ciekawe rzeczy, bo Stowarzyszenie Dar Serca to jest